Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable i kochani, mamy środę 19 lipca i przed nami kolejna aktualizacja. Tutaj już widzicie, Lowa jest na jakimś koniku, którego wy znacie. Bardzo, bardzo dużo osób pytało o te konie. Mianowicie są to magiczne konie, które tutaj wyglądają jak magiczne, a kiedy wjedziemy do miasta, zmieniają kolor jakby na normalny, czyli na taki szarawy. To zależy, jaki jest odpowiednik tych koników. No i słuchajcie, już raz ta aktualizacja była. Ja te dwa konie tutaj mam, czyli mam tego niebieskiego i mam tego różowawo-fioletowo-szarego na Lorraine, dlatego też robimy dzisiaj aktualizację na Lowisie. No i słuchajcie, tak sobie pomyślałam, w sumie to był pomysł jednej osoby z live'a, że skoro mam na tamtym koncie tamte dwa, to może tutaj kupiłabym tego jednego tak chociaż na pamiątkę. No i w sumie czemu nie, one nie są aż takie drogie, kosztują tylko 399 star coinsów, więc tyle, ile kosztuje co? Świnka! Serio, tyle kosztowała ta świnka, która była w tym... W Jodłowym Gaju? Nie, w Valedale. Jezu, te świnki to była przesada. Okej, więc dobra, wydaje mi się, że po prostu tego konia kupimy. Ale teraz szybciutko jeszcze przeczytam, co tutaj dalej nam dodali. Ile kosztują? 399 i będą do 26 lipca. I tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wróciła osoba, która była na plaży. U niego też są zadania. Pewnie jest tam wyścig plażowy. Ja tutaj na Lowisie nie mam u niego żadnej reputacji, dlatego że to jest pierwszy raz, kiedy gram latem. No i tutaj jest ok. Dalej. Przepiękne chińskie lampiony. Kaylee Summer Breeze kocha tworzyć chińskie lampiony i właśnie zatrzymała się na plaży Fortu Pinta, aby sprzedać swoje wybory, wyroby, wybory. Sprzedajemy swoje wybory. Ja wybrałam sobie konia tego i tego. Sprzedaję wybór. Okej, nieważne. Kaylee uwielbia patrzeć, kiedy lampiony wznoszą się ku niebu i jeśli postanowicie ją spotkać, być może nauczy was, jak puszczać światełka do niego. Ma ona także kilka przepięknych lampionów, które można kupić. Koniecznie spróbujcie z przyjaciółmi, aby uzyskać lepszy efekt. To by trzeba było zrobić na wieczór, słuchajcie. Dobra, no to co, bierzemy tego koniura. Jakoś niespecjalnie jestem, wiecie... tak, oby on był. Nie Godziak? W ogóle Godziak jest tutaj w tyle. Hej, jestem. Tak. Dobra, to bierzemy. Coś z Red. Okej, wybrałam byle jakie imię. Słuchajcie, losowanie trwało dość długo, ale ja totalnie jestem zła w wybieraniu imion dla koni. Nie umiem ich nazywać normalnie. I po prostu klikałam byle jak i coś się wylosowało. Także dobra, jadę do stajni. Oczywiście na pewno to, co mam tutaj do kompletu, będzie mu pasować. Jak zwykle róż i czerwień w sam raz przecież. Okej, kochani, już jestem, słuchajcie, po troszeczkę długiej przerwie. Dla was to jest sekunda, a dla mnie jednak troszeczkę tutaj czas upłynęło. Dlatego, że z uporem maniaka chciałam poczekać do wieczora, żeby zobaczyć te lampiony. Niestety, już jest godzina prawie 21, a tutaj cały czas jest jasno, więc sobie pomyślałam, że kurczę, może kiedy indziej to nagramy. No, ale tak. Więc mamy tutaj tego naszego Ash Crescent. I sobie tutaj tak jest i tak wygląda. Jest ubrany totalnie nie pod kolor, chociaż ten różowy do karego jeszcze pasuje, tak już na przykład do tego z odcieniami czerwieni nie bardzo będzie pasował, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no to co, szybciutko lecimy na farmę Steve'a, na Fort Pinta. Zobaczymy, co tam właśnie z tymi lampionami, może coś jednak fajnego uda nam się złożyć. Okej, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na plaży i tutaj widzę coś takiego i to wygląda, wow, fajnie. Znajdź przedmiot, chiński lampion. A czemu akurat chiński, a nie na przykład japoński albo koreański? No i tutaj mam oczywiście tego fagasika, który tutaj jest każdego roku. Słuchajcie, on tu jest każdego roku i ma te same zadania, więc myślę sobie, że skoro ja już je robiłam raz, nie będziecie chcieli po prostu ich oglądać po raz kolejny, więc ja je sobie po prostu odpuszczę i zrobię to sama, żeby odblokować sobie ten wyścig u niego i tak dalej. My tutaj szybciutko zerkniemy, bo tu ona ma coś, coś ma. Witaj!
Zastanawiasz się, co to za latarenki za mną wiszą? Fajnie, że się nimi zainteresowałaś. Dostaniesz u mnie piękne chińskie lampiony w każdym możliwym kolorze. Przez wiele lat konstruowanie tych lampionów było tylko moim hobby, ale teraz zamierzam je sprzedawać. Muszę tylko przyciągnąć troszkę klientów do sklepu. W ogóle zobaczcie, jaka fajna postać. Takie serduszko ma tutaj na tym, fajna. Chcesz mi w tym pomóc? Oczywiście, że możesz. Miałam właśnie wypuścić jeden lampion, ale możesz to zrobić za mnie. Myślę, że to przyciągnie nowych klientów. Weź ten lampion i znajdź podobny, wiszący na jakimś, w jakimś miejscu. Chińskie lampiony lubią się czuć jak w niebie. Ja cię... Aha, bo to jest też za... Gdzie to może być? Słuchajcie, muszę to znaleźć, tak? No dobra. Podejrzewam, że to będzie gdzieś tu na plaży. Jak warunki spełnione? Gdzie on był? Przecież ja go nie znalazłam. Halo? Coś mi się popsuło. Czy tutaj ktoś udaje Mustanga właśnie? Dziękuję bardzo, Lovisa. Pięknie wygląda, gdy tak wzlatuje w przestworza. Chyba udało nam się zwrócić uwagę wszystkich dookoła. Weź sobie ten lampion na dowód mojej wdzięczności. Okej, to kupimy jeszcze parę, nie? O, nie, ten żółty mamy. Dobra, to weźmy ten. Szylingami, szylingami, Jorvik. Łe, one nie są drogie. A dlaczego mi się one... Wszystkie ten... Aha, to są po dwa! O! W ogóle jaka suma mi została? 1, 1, 1, 0. Tych starcoinsów. Okej, to teraz tak, lecimy tam szybko je puścić. Zium. A ja mogę je w różnych kolorach tutaj puszczać, czy nie? Ja muszę wstać w ogóle? Nie, nie muszę, ale okej. Wow! Ale to pięknie wygląda. Dlaczego ja nie mogę zsiąść? Ja chcę zsiąść. O, okej. Dobra, lecimy. O, wow! O, kurczę! Czekajcie. Opcje, ukryj interfejs użytkownika. Okej. Wow! Musiałam zrobić screeny, ale to fajnie wygląda, naprawdę. Dobra, czekajcie, mamy jeszcze, jeszcze mamy. Czy ja mogę tutaj na przykład ten czerwony puścić? Nie, nie mogę, tutaj mogę tylko zielony. Czekajcie, popuszczam wszystkie. Tamtego nie mam, lecę do zielonego. Mam nadzieję, że zdążę je zobaczyć. No, lecą, o wow, ale to fajne. No, powiem wam, że naprawdę tego nie było jeszcze. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobacz, Godzie, jak zobacz, jak one lecą w niebo. Ejo, ładnie. Ładnie to wygląda. Nie? Jo, bardzo ładnie. Wow, a ciekawe, jak będzie nocą wyglądało. W ogóle tam Godzie, jak jest w tle, to już mówiłam. Ja. Czekajcie, ja bym chciała z koniem zdjęcie. Koniu, chodź. Opcje, ukryj interfejs użytkownika. Okej. Okay. O, tak, tak, tak. Weź się napisie usuń. Jej! Bardzo ładnie, naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że tym razem aktualizacja mi się podobała. No i fajnie, że te koniki wróciły, prawda? Osoby, które są nowe albo które nie zdążyły kupić ich w zeszłym roku po prostu, teraz mają kolejną okazję i to jest naprawdę fajne. Ja tam jestem za czymś takim. Spoko, szkoda tylko, że nie ma innych kolorów, no nie? Że nie zrobili znowu, wiecie, czegoś takiego, że są po prostu nowe kolory. Tak w ogóle, to nie wiem, czy mówiłam wam już o nowym wyglądzie Lovisy. Chyba nie zdążyłam, ale to nieważne, teraz widzicie. Okej, kochani, więc myślę, że to by było na tyle. Dajcie znać, czy wam aktualizacja się podobała, jakiego kupiliście, czy w ogóle kupiliście i czy te lampioniki puszczacie sobie tutaj. Ja myślę, że zaczekam w grze, aż będzie wieczór i to nagram, ale już niestety nie będę tego domontowywać, najwyżej w innym filmie, jakbyście chcieli. Także raz jeszcze bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!